dobry. Jeszcze poprzednio to miał klaski powitały. Prawda? Dobrze mówię? Dobrze mówię. Proszę Państwa, ja muszę z żalem tutaj jedną rzecz skonstatować, bo zostało wydrukowanych, przygotowanych i ponumerowanych w bardzo specjalny sposób tylko 25 biletów. I teraz będzie loteria. Ale zostały sprzedane tylko 2 bilety. Czy mamy loterię przełożyć po następnym numerze? Tak? Dać wam szansę? Tak? Ty pójdziesz kupić 23 bilety? Lecimy. Ja zaczekam. Proszę Państwa, 2 kupony kontrolne są i poprosimy. Słucham? No dobrze, no, czegoś nie będziemy. Nie będziemy. Ja tam na przykład się śpieszę, muszę do Pragi jechać i loteria od razu będzie. Więc, a czy właściciele są obecni? 2 biletów? 1 bilet, a drugi jest? Halo? Nie widzę, nie słyszę. Jest? O, moje gratulacje, bardzo dobrze. Brawo. To może te 2 osoby się pokażą. Tutaj wiem, że jest Ola Sztuka. Dobrze mówię. Tak, co wiedziałam. No dobrze, a druga pani? Magda! No proszę, na Gogowiczów można liczyć. Poproszę teraz najmłodszą osobę w zespole, czyli Jaś Wieteska. To jest najmłodsza osoba w zespole. Jasiu, proszę ugłosić. Jaś będzie dokonywał losowania. Wyciągnie jeden kupon kontrolny, jest ich 2. Ja się nie podglądam, one wprawdzie są odwrócone i nie widać numerków, ale wyciągnij jeden. Bardzo dobrze. I teraz odczytaj numer. I proszę Państwa, kto wie, co to jest za numer? Co on oznacza, ten numer? Proszę bardzo, tam się koleżanka zgłosiła pierwsza, słuchamy. Nie słyszę? Rok. No dobrze, a kto dokończy tę odpowiedź? Słucham. Słucham? Rok założenia zespołu, tak jest, 1982. Gdybyście mieli wszystkie bilety, to byście wiedzieli, przez jakie to dziwne lata gong przetrwał i jest po dziś dzień. No to prosimy na scenę szczęśliwą posiadaczkę kuponu numer 1982 rok. Ola Sztuka, Zamolska. Zamolska, tak powiem powiedzieć, tak? Ola? Aleksandra Sztuka Zamolska. I proszę Państwa, jak widzicie, jest koń i teraz, a nie, Aleksandro, prosimy, tutaj zaszczyt Cię spotkanie byle jaki, ponieważ jedną z nagród, jakie za chwilę otrzymasz, to będzie przywilej dosięcia tego konia, zrobienia sobie zdjęcia na tle zespołu, na koniu i jeszcze ściskając prawicę moją. Możesz usiąść na koniu oczywiście z maleństwem. Aleksandro, do boju! Brawo. Jeszcze kadra. Zespół, proszę o ściśnienie się, żeby tutaj cały zespół było widać na tle konia. Chipek ceramiczny, ekologiczny, sprawdzony w ekstremalnych warunkach temperaturowych. Dobrze.
Czy mamy już fotoreporter, jest przygotowany? Daj mamie rękę, daj mamie rączkę. Dobrze. Ciasno stoicie? No, żeby prawie cały, chociaż cały zespół. Proszę bardzo. To jest moja prawica. Gratuluję. I chcę Państwu jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że wraz z biletem nabyło się prawo, automatyczne prawo do wybicia medalu, co tutaj jest uwidocznione. Na podstawie kuponu kontrolnego od medalu można było za darmo wybić sobie medal. Chyba że podjęło się świadomie zupełnie inną decyzję, za co z góry Ci dziękuję. Idziemy dalej? Idziemy. Schodzimy. Uwaga, zdjęcie. Dziękuję pięknie. Co teraz mamy? Był również konkurs na... Proszę. Na najfajniejszą i najweselszą karykaturę pana Jacka. To ja. Wystawa tych karykatur jest w foyer. I tam, proszę Państwa, no po prostu byliśmy zasypani pracami. I wszystkie cztery prace wiszą w korytarzu. Ale nie cztery, tylko i wyłącznie jedna praca została przez nas wyróżniona jako najsympatyczniejsza i myślę, że najśmieszniejsza. I jest to praca Państwa Bulatowskich, których bardzo serdecznie zapraszam na scenę. Zapraszamy Państwa Bulatowskich na scenę. Tutaj jakby co, tutaj są schodki. Zapraszamy. Tutaj są schodki. No i teraz, proszę Państwa, sprawdzimy wytrzymałość konia. No ewentualnie może być po kolei. Może być po kolei. Rozmawiamy po koncercie. Dobrze. Ratujemy, co się da. Proszę o to uśmiech. Ale za to uśmiech jakiś szczery, proszę popatrzeć. Niewymuszony. Szczery uśmiech. Zdjęcia. Coś sobie, damy sobie z tym radę. Spokojnie. Kuźnia niedaleko. Kuźnia niedaleko, za rogiem. Podkuję się. Jest formy. Jest formy kobiet. Dobrze. Tyle końskich ekscesów.